wśród wielu arcydzieł polskiej literatury, dla których nie ma miejsca w kanonie lektur szkolnych, jest Placówka Bolesława Prusa. Studenci zapytani o Placówkę kiwają tylko głowami, że czegoś takiego nie znają, nie czytali, nie wiedzą, że w ogóle istnieje. Trudno mieć pretensje do młodzieży, jednak szkoda, że są pewne dzieła, z którymi, i to w odpowiednim czasie, młodzież się nie zapozna. Dlaczego Placówka Bolesława Prusa jest tak ważna? Z wielu względów. Kto z nas czytał ten utwór, pamięta przede wszystkim główne przesłanie, jakim jest miłość do ziemi, zwłaszcza do ojcowizny, której za żadne skarby opuścić ani sprzedać nie wolno. Przesłanie to ważne jest i dziś, gdy grozi nam wyprzedaż polskiej ziemi na rzecz obcokrajowców. W tamtych czasach, gdy Polska była pod rozbiorami, byli to przede wszystkim Niemcy i Rosjanie. Dziś nie tylko. A ponieważ ta wyprzedaż dzieje się za przyzwoleniem rządu, więc nic dziwnego, że powieść, która pokazuje miłość ojcowizny do granic wytrzymałości, nawet za cenę utraty życia najbliższych, nie może być w smak rządzącym, a tym samym nie może znaleźć się w kanonie polskich lektur. W takim razie sami, choćby jako rodzice, zapoznawajmy młodzież z Placówką. Ta powieść Bolesława Prusa to nie tylko miłość do ziemi, to również przekrój różnych warstw społecznych i narodowych, jakie zamieszkiwały nasze ziemie. Są więc i przedstawiciele ziemiaństwa, i kościoła, i warstwy chłopskiej, a także Żydzi i Niemcy. Nie tylko ciekawa lektura, ale i ważna lekcja, bo pewne typy i postawy wcale tak szybko się nie zmieniają, choć mogą się przemieszczać. Gdybyśmy popatrzyli na społeczeństwo polskie dziś, to ukazuje wiele podobieństw do samego Ślimaka. Jest to dobre, ale nie do końca. Dobre, gdy mamy na myśli przywiązanie do ziemi, dzięki któremu oparliśmy się nie tylko zaborcom, ale również komunistom, gdy jedni chcieli nas wykupić, a drudzy skolektywizować. Problem jednak w tym, że ta warstwa, z której powstała inteligencja polska i która stanowiła przez wieki zbrojny mur, już praktycznie wyginęła, czy po prostu została wybita. Już jej nie ma. A kochać własną, czyli prywatną ziemię to za mało, aby być Polakiem, bo Polska liczy więcej hektarów niż własne gospodarstwo. Zresztą większość Polaków nie posiada dziś własnej ziemi, a jednak powinna czuć się odpowiedzialna za całość, czyli integralność naszych ziem i naszych granic. Z tym jednak nie jest łatwo, a widzimy to właśnie w czasie, tak wydawałoby się, niewymagającym wysiłku, jakim jest akt głosowania. Abstencja wyborcza sięgająca od 50 do 70 lub nawet 80% wręcz poraża. Jest jednak faktem. Czy to znaczy, że większość Polaków nie kocha Polski? Trudno w to uwierzyć. Więc co im dolega? Naszą chorobą społeczną jest bezdecyzyjność. Ta choroba nas trawi od dawna. I taką właśnie konstrukcję psychiczną posiadał Ślimak. Posłuchajmy. Dziwny to był chłop ten Ślimak. Na wszystkim się rozumiał, nawet na żniwiarce. Wszystko zrobił, nawet naprawił młocarnię we dworze. Wszystko sobie w głowie ułożył, nawet przejście do płodozmianu na swoich gruntach. Ale niczego sam nie ośmielił się wykonać, dopóki go kto gwałtem nie napędził. Jego duszy brakło tej cienkiej nitki, co łączy projekt z wykonaniem, ale za to istniał bardzo gruby nerw posłuszeństwa. Dziedzic, proboszcz, wójt, żona, wszyscy oni zesłani byli od Boga po to, ażeby Ślimakowi wydawać dyspozycje, których sam sobie wydać nie umiał. Był on rozsądny i nawet przemyślny, ale samodzielności bał się gorzej niż psa wściekłego. Otóż to właśnie. Jest w naszym obecnym społeczeństwie poważny odsetek ludzi, nawet dobrych ludzi, ale takich, którzy nie tylko, że nie chcą samodzielności, oni tego wręcz się boją. Nie chodzi o wolność, bo to można strywializować, chodzi o decydowanie o sobie. Tego ludzie się boją bardziej od wściekłego zwierzęcia. Takie to są współczesne ślimaki.
I gdy przeniesiemy tę właśnie psychikę na cały kraj, to okaże się, że ludzie boją się niepodległości. Mają w sobie zakonotowane od wieków poddaństwo. Chcą, żeby rządził ktoś inny, najlepiej jakiś obcy pan, jakiś Gazprom, jakiś Deutsche Bank albo jakiś urzędnik z Brukseli, byle tylko samemu nie podejmować decyzji. To jest właśnie ta mentalność ślimaka, którą tak wymownie maluje Bolesław Prus. Komu zależy na tym, abyśmy pozostali ślimakami, ten oczywiście eliminuje takie arcydzieła z kanonu lektur, byśmy nie poznali samych siebie. Jeśli jednak chcemy dojrzeć do samostanowienia, do niepodległości, musimy z placówki wziąć lekcje, popracować nad sobą. Musimy odzyskać zdolność podejmowania decyzji, bo tylko wtedy można mówić o prawdziwej wolności. Szczęść Boże!